Już jutro w Pekinie pierwsze szanse na zdobycie olimpijskich medali przez nastrzyk skoczków narciarskich. Dzisiaj odbyły się kwalifikacje do konkursu na skocznie normalnej, które na miejscu obserwował Marek Ignasiewicz. Czy to były udane skoki polskich zawodników? To były bardzo ciekawe kwalifikacje, także z punktu widzenia polskich kibiców. Najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Piotr Żyła, który zajął trzecie miejsce, popisując się fantastycznym skokiem na 102,5 metra. Tym samym jest zaliczany przed jutrzejszym konkursem na skoczni normalnej do grona ścisłych faworytów, tych, którzy będą tutaj walczyć o olimpijskie medale. Mamy nadzieję, że jutro nasi zawodnicy postarają się o pierwszy medal olimpijski dla reprezentacji Polski. Dziś trybuny pod skocznią w Żandziaku zatętniły życiem. Tak się zastanawiam, czy to nie roboty czasem, ale chyba nie. To jednak kibice. I to oni ponieśli Piotra Żyłę w kwalifikacjach. To jest najdłuższy chyba skok. 102,5 metra przez chwilę było rekordem skoczni i dało Polakowi trzecie miejsce. Najistotniejsze to zrobiłem to, co chciałem. No i tak resztę tam powietrza trochę też było. Bo tu no dzisiaj tak trochę jest. Czasem jest, czasem nie ma. W loteryjnych warunkach gorzej trafił Kamil Stoch i wylądował na 36. miejscu. Niepokojąco krótki skok. Te skoki no nie były dzisiaj idealne. Mogą być lepsze, mogą być z większą energią, ale no rzeczywiście warunki nie ułatwiały dzisiaj zadania. Konkurs jutro o 12 czasu polskiego. Oprócz Stocha i Żyły zobaczymy Dawida Kubackiego i Stefana Hule. Który z biało-czerwonych ma największe szanse włączyć się do walki o medale? Niezmiennie Kamil Stoch. Też trzeba pamiętać, jak Kamil sam oceniał swoje skoki. Mówi, że jest dobrze, do ideału jeszcze trochę brakuje, ale niewątpliwie powstała pewna baza, z której można czerpać. Tę bazę od kilku lat tworzyła Natalia Maliszewska. Niestety, jedna z faworytek w wyścigu na 500 metrów w short tracku nie została dopuszczona do startu. Powodem koronawirus. Jest całkowicie zdrowa. Tutaj nie ma mowy o tym, że są jakieś objawy. Jeśli jest zakażona, można oczywiście sugerować się tymi testami, to tak naprawdę jest to całkowicie bezobjawowe. Ten tydzień to dla Natalii Maliszewskiej prawdziwy thriller. Już po przylocie do Pekinu 30 stycznia u Polki wykryto koronawirusa i skierowano na izolację. Zwolnienie z niej miały dać dwa testy negatywne dzień po dniu. Nadzieja pojawiła się 2 lutego razem z negatywnym testem, ale zgasła nazajutrz z kolejnym plusem. Wydawało się, że szanse na start definitywnie przekreślił pozytywny wynik wczoraj rano czasu polskiego. Jednak niespodziewanie Polka wieczorem została zwolniona z izolacji, co znowu dało nadzieję na występ. Jednak poranny test antygenowy dał wynik pozytywny i ostatecznie wykluczył mistrzynię Europy z walki o medale w swojej koronnej konkurencji. Wpłynęło to na cały polski zespół. To jest taka sytuacja, którą na razie no, musimy sami sobie przetrawić. Jedyne, o czym pomyślałam podjeżdżając do linii startu, to powiedziałam sobie, że to jest dla nas. Bo to jest moja siostra. Przede wszystkim. 9 lutego eliminacje na 1000 metrów. Wierzymy, że już z Natalią Maliszewską. Mateusz Nowak, Wiadomości.